I tam dzisiaj pokażę nam wam nowe, kolejne solo. Kopiowanie w klubie nocnym. Bicz jest bardzo łatwy. Jedyne co potrzebujemy to auto, które stracimy i auto, które chcemy skopiować, oraz ustawiamy sobie swobodny tryb celowania. Glitcha najlepiej robi na sesji dla zaproszonych, żeby tam nikt wam nie przeszkadzał. Sprawa bardzo prosta. Podchodzimy do drzwi. Wybieramy zmianę na inny poziom i na czarnym ekranie trzeba będzie kliknąć krzyżyk w górę i A. Gracze na PS4, krzyżyk i X, oni będą używać ostatniej aktywności. To nawet będzie słychać na czarnym ekranie, jak kliknę krzyżyk w górę i potwierdzę, będzie słychać jakąś tam zmianę poziomu garażu. To zaczynam. Najlepiej sobie wtedy nawet pospamować krzyżyk A, krzyżyk A, krzyżyk A w górę oczywiście. Jestem na czarnym ekranie. Teraz wbijam do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy. Odradzamy się z powrotem na tym samym poziomie. Widać, że wszystko się udało, znikła mini mapka. Zamieniamy auta pojazdami. Revolter teraz wygląda auto, które chcieliśmy skopiować. Wyjeżdżamy nim na zewnątrz, wyzywamy mobilne centrum operacyjne. W mobilnym centrum operacyjnym jednak, żeby zapisać kopię, musimy mieć przechowalnię pojazdów. Auto można też zapisać w garażu, w klubie. Sorry, nie w klubie, tylko w biurze, jednak tam trzeba mieć warsztat. Te tablice z tego rewoltera przeniosą nam się na to auto, które kopiujemy. Wait.